Nazwa krainy to miejsce pełne terroru i nienawiści. Młody krasnolud opuścił mitrylowe kopalnie, by przemierzać surowy, bezlitosny świat nazwy krainy w poszukiwaniu przygód. Uther smokobójca! Choć nie zabił jeszcze żadnego smoka. Jeszcze. Ogry 3, 2. W poprzednim odcinku. A oto, co wydarzyło się później. Dobra, kurwa, zaraz zobaczymy, czy pułapka zadziała. To nie jest pułapka. Zamknij ryj. O, ktoś tu myśli, ja głupi, ja wejść ta pułapka. A widzisz, poznał się. Jeszcze jednego elementu nie dodałem. Co ty robisz, idioto? Teraz, kurwa! Klikam, tak? Jest za daleko! Chuja, za daleko! No, faktycznie za daleko. Jezu, co się kurwa stało? A co się miało stać? Przegrałeś zakład. Co? Ale jak to? Przecież był za daleko. Kamienie nie spadły na jego łeb. To on leży na kamieniach i skąd ta korbka w dupie? Kurwa, jak to się stało? Jak się stało, tak się stało. Magik nie zdradza swych sztuczek. Nie widziałeś? To nie pierdol, że pułapka nie zadziałała, bo to wola? Ogr nie żyje. A jak ta korbka wystrzeliła z pułapki prosto w dupę, to był śmiertelny cios. No ale skąd? Było się przeglądać. Hej, a właściwie po co mnie przywiązałeś do liny? Dla efektu. Połamane gnaty nauczą cię szanować pomysłowość starszych ras. Zresztą, nie chciałem, żebyś wypaplał taki świetny sposób na ogra. Muszę z czegoś żyć, nie? Poza tym w kupce śmieci i siatce kamieni jest tyle finezji, co w żuku gnojaku. Za to kupiec wystrzelony w niebo za pomocą jego towaru, który przegrywa zakład łamiąc sobie przy tym kilka kości. To można już nazwać finezją. Nie złamałem żadnej kości. Z przyjemnością poprawię niedopatrzenie. Nie, dobra, wygrałeś. Kurwa, kto by pomyślał, że ta ochrona będzie mnie tyle kosztować. No co jest, kurwa? Chyba ukradli twój towar. Co ty powiesz, a już myślałem, że się roztopił w popołudniowym słonku. To mówisz, że wybierzesz sobie jedną rzecz z mojego wozu? Tak się składa, że nie masz zbyt dużego wyboru, został tylko jeden towar. Co takiego? Kurwa, że też ostało się właśnie to. Masz więcej szczęścia niż goblin imienników. Ja pierdolę. Rycerska maska bojowa. Towar ekskluzywny to też niewielu. Może się poszczycić takim rynsztunkiem. Ale oddam ci pod jednym warunkiem. Musisz mi pomóc odzyskać stracony towar. Już ty mnie nie próbuj wycwanić. Dawaj maskę teraz, bo potem się okaże, że ją zgubiłeś i gówno dostanę. Poszukamy towaru, a jak go znajdziemy, to znajmę dobre serce. Nie zechcę nic w zamian. I tak jesteś stratny. Szkoda biednej kobyłki. Tam szkoda. Ubezpieczona, mam paragon wszyty w bieliznę. Na razie interesuje mnie tylko to. No, w takim tempie to szybko skompletuję rynsztunek godny wojownika. Zobaczmy, jak leży ta maska, a potem poszukajmy tropu. Mało, mało, ta maska to ci pasuje jak szmini beret. Ona dobrze wygląda na prawdziwym wojowniku, a nie na takim karakanie. To ludzki ekwipunek. Oddaj mi ją, a jak znajdziemy się we wrotach Kargula, obiecuję ci, że poszukamy krasnoludzkiego kowala i płatnerza. Nie próbuj przechytrzyć lisa. Maska należy do mnie. Dobrze, dobrze. Chyba poszli tędy.
Krasnal wielu talentów. Wojownik, naukowiec, tropiciel. Spierdalaj. Czy nasi bohaterowie odzyskają stracony ładunek? Czy Uther zostanie tropicielem? Czy kupiec wywiąże się z umowy i zapłaci krasnoludowi? Jak znam tę zjebaną bajkę, nie dowiecie się tego pewnie w następnym odcinku. Cześć.